Witajcie ponownie. Na dworze czuć już jesień. Zbieram ostatnie plony, ale posiałam też szpinak na zbiór jesienny i wiosenny, rzodkiewkę. Zaczęły się prace porządkowe i pomyślałam sobie, że chyba czas na to, żeby troszkę odpicować moje grządki warzywne. Takie było marzenie, ale nie myślałam, że rzeczywiście się na to zdecyduję. Akurat fajna promocja była na deski tarasowe, więc uznałam, że to jest ten moment. Tak wyglądały moje grządki przed, możecie zobaczyć. Głównym powodem, dla którego zdecydowałam się na to, żeby zrobić je troszkę podniesione, było to, że kompost, który wysypywałam na wierzch, ciągle zsypywał się na ścieżki. To mogły koty to rozdrapywać, albo ptaki, nie wiem. Chciałam, żeby to się wszystko trzymało ładnie. Jak widzicie, tutaj się trociny świetnie rozłożyły przez rok. A pod nimi jest super ziemia, więc trociny liściaste na ścieżki to jest świetny pomysł. Nie rosną żadne chwasty i wygląda to bardzo estetycznie. Jak pada deszcz, to też chodzi się po suchej ścieżce. Tak może być? Deski były zaimpregnowane, ale chciałam im nadać jeszcze ładny kolor, żeby to było super elegancko. Użyłam starego impregnatu do drewna, więc wszystko będzie w podobnym kolorze. Na grządce warzywnej zaczęłam od usuwania starych paneli plastikowych, które już właściwie do niczego nie służyły. Resztki przekompostowanych trocin ze ścieżki zagrabiłam z powrotem na grządki, tak żeby na ścieżki móc wysypać świeże trociny. Następnie zniosłam wszystkie deski, żeby przymierzyć, jak w ogóle będą wyglądać te grządki, pod jakim kątem mają iść ściany. Zaczęłam od przekręcenia kołków, które pójdą do ziemi, do granicznych desek, tych krótkich. Będę je najpierw wbijać w ziemię, a potem do nich dokręcać te długie deski boczne.
w ścianach grządek są po dwa kołki. No i czas na wisienkę na torcie, czyli wysypanie ścieżek trocinami. Jeśli chodzi o uzupełnienie grządek, to na to jeszcze przyjdzie czas. Mam kompost, który musi zostać przesiany i wtedy grządki będą uzupełnione. I tak wygląda efekt końcowy. Takie rozwiązanie na ścieżkach to naprawdę fajny pomysł. Pamiętajcie, że muszą to być trociny liściaste. Dzięki temu nie rosną chwasty, a jeśli się pojawią, bardzo łatwo je wyrwać. Jest to super efekt estetyczny. Ścieżki nie zalewa woda, ona ładnie wsiąka w te trociny. Trociny się po roku kompostują, można je wrzucić na kompost albo na grządki i zasypać od nowa ścieżki. Zapraszam do polajkowania tego filmu i zapraszam na więcej.